Jeśli wyszukiwarkę Robloxa wpiszecie taki znak i wyszukacie sobie doświadczenia, to wtedy wyskoczą wam naprawdę mega dziwne gry. Zobaczcie na przykład na tą grę. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie właśnie takie mega mroczne, mega straszne gry, ponieważ słuchajcie, kiedy wpiszemy sobie takie coś w Robloxa, to wyskoczy nam coś naprawdę mega przerażającego. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy te gry, które właśnie nam wyskakują i powiem wam tak, są one naprawdę mega tajemnicze i przerażające. Pierwsza gra nazywa się w ten sposób, czyli są to naprawdę strasznie dziwne znaki. Właściwie to nawet nie wiadomo, co to są za znaki. W opisie też naprawdę mega dziwne znaki są, słuchajcie. Ta gra ma 19 łapek w dół i 9 w górę. Także ja jestem naprawdę mega ciekawy. Nie wchodziłem do tej gry jeszcze. Jestem naprawdę mega ciekawy, słuchajcie, co w tej grze jest. Tak więc wchodzimy do tej gierki, słuchajcie, i wygląda to naprawdę przerażająco. Już ten obrazek jest mega straszny. Uwaga. Dobra, jesteśmy w środku. Ja jeszcze podgłośnie, słuchajcie. Dobra, jest na fulla już. No nie na fulla, ale jest podgłośnie, także słychać. No i jesteśmy na jakimś miejscu i w sumie to nawet nie wiadomo, co to jest. Jakieś dziwne niebo, jest jakaś dziwna arena. Mamy tutaj, słuchajcie, jakiś młotek, który możemy atakować. Ale tutaj nawet nikt nie gra, także raczej z tego nie skorzystamy. Ale patrzcie, tu mamy na przykład strzałkę, okej. I co my tu? Tu mamy kolejną strzałkę i musimy nacisnąć. Wow, 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 dobra, przeniosło nas gdzieś do dużo straszniejszego pomieszczenia. Tutaj jest pełno krwi, słuchajcie. A tu jest jakiś nubek i są jakieś takie dziwne ognie jakby. Nie możemy się tutaj zbliżyć, ponieważ jest ściana tutaj. Także nie ma za bardzo... Nie mam jak się tam zbliżyć po prostu. No ale dobra, ta gra wygląda naprawdę mega przerażająco. No i właśnie tego typu gry to będą. Będą naprawdę mega różne gry, ale każda będzie mega przerażająca i mega tajemnicza. Kolejna gra nazywa się Limbo, bardzo dziwnymi znakami pisana. No i słuchajcie, to wyskoczy nam, jeśli wpiszecie, jeżeli wpiszemy ten znak, to właśnie wyskoczy nam, słuchajcie, ta gierka. No i ona powstała w ogóle w 2018 roku, także jest to dosyć sporo lat temu już. Okej, jesteśmy na tej grze i słuchajcie, ta gra się nazywa Limbo. Czy mamy jakiś głos w tej grze? Nie mamy. Okej, ale słuchajcie, zobaczcie na to. To jest jakiś świat po prostu, gdzie wszystko jest szare. Jest jakaś dwójka ludzi, nie wiadomo, o co chodzi za bardzo. Tam są kolejni jacyś ludzie. Nie wiadomo, co to jest. Tam jest jakiś okrąg. Ej, co jest? Jakiegoś demona oni przyzywają? Czy coś w tym stylu? Zobaczmy sobie. Tam mamy jeszcze jakieś budynki szare. Nie za bardzo rozumiem, o co, słuchajcie, w tej gierce chodzi. Dobra, tu się coś kręci. Jakiś tak jakby demon jest przyzywany. W ogóle mega dziwne postacie są. Takie, no, bez niczego w sumie. Po prostu takie bloczki, co nie? Dobra, tu mamy jakiegoś gościa, który jakby przemawia, jest na takim przemówieniu i tutaj są jakieś osoby, które sobie stoją. Dobra, a jestem ciekawy, co będzie w tamtych budynkach, bo jest dosyć sporo budynków. Wszystko jest jakby takie szare, także jest to naprawdę ciekawe. Za bardzo rozumiem jakby cel tej gierki i czy ona w ogóle ma jakiś cel. Tutaj są kolejne jakieś czarne postacie. Tu są jakieś budynki z jakimiś kolumnami i tego typu rzeczy. To nawet nie wiadomo, co to jest, słuchajcie. Tu możemy przechodzić przez to. Nie wiem, naprawdę ciekawa gierka w sumie. Nie wiem, czy coś tutaj jest ukrytego, czy coś w tym stylu, ale na pewno, słuchajcie, już sam wygląd jest mega ciekawy. A czy jest tutaj jakiś sekret, coś, co będziemy mogli właśnie zrobić? Tutaj, dobra, tu mamy jakieś nagrobki, RIP i tutaj są jakieś znaki. Okej, nic jakby konkretnego nie ma, tak mi się wydaje. No dobra, tak więc wydaje mi się, że nic w tej gierce nie ma, ale wygląda ona naprawdę mega ciekawie. Tu jest jakiś jeszcze nagrobek, a tutaj coś jest? Dobra, tutaj kolejny tron. Okej, no to słuchajcie, w tej gierce już nic więcej nie ma, no ciekawe. Kolejna gra nazywa się Content, bardzo dziwnymi tutaj znakami pisana, także dołączmy sobie. W 2018 roku ta gra powstała, jest w ogóle niepopularna, bo ma tylko 156 wejść, także no jest to mega mało, słuchajcie. Weźmy sobie do tej gierki, przetestujmy tą gierkę, no i jestem ciekawy, co tutaj znajdziemy. Mamy ikonkę jakiegoś hakera, także no jest to naprawdę ciekawe. Okej. Wow, co to jest? Dobra, nie ma głosu w tej gierce. Na pewno mamy jakieś twarze nubka. Popatrzcie, tutaj słuchajcie, jakieś twarz nubka. Mamy jakieś niebo z Mario, tak mi się wydaje. No i słuchajcie, tutaj dużo tych jakby ludków z tej gry Mario, co nie wiem, jak one się nazywają, bo ja w Mario za bardzo nie grywałem, ale no widzicie, tutaj pełno jakichś takich rzeczy właśnie, pełno takich właśnie tych postaci, po prostu po mapie porozwalanych i cały czas spawnują się nam nowe głowy nubków. Za chwilę ich tutaj będzie mnóstwo po prostu. No ta gierka jest, może nie jest jakaś mega straszna, ale jest naprawdę bardzo tajemnicza. Jeżeli chcecie, żebym przetestował więcej jakichś takich podejrzanych, strasznych, może jakichś tajemniczych gierek, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby was nic nie ominęło. Filmy na tym kanale są codziennie, no i naprawdę bardzo warto subskrybować. I słuchajcie, kolejna gierka po prostu się nazywa właśnie, to jest takie przekreślone O, można powiedzieć. Powstała ona rok temu, także dosyć niedawno w sumie. No i po prostu, no w sumie nie wiem, co tutaj możemy znaleźć. Na obrazku po prostu mamy jakąś jaskinię, także nie za bardzo wiem, co tutaj to może oznaczać. No i wejdźmy sobie, słuchajcie, w ogóle ten gość ma chyba spację w niku, albo to jest po prostu grupa, no nie wiem, dobra. Wchodzimy do gry i uwaga.
Okej, okay. Jesteśmy jakimś, słuchajcie, budowniczym, można powiedzieć. Mamy jakiś tutaj plecak na tyle i mamy jakiś kask z lampą. Tutaj, słuchajcie, możemy iść w tą stronę, ale tutaj nic nie ma. Widzę, tam jest ściana, także nie będziemy tam szli. Tutaj jest coś dużo ciekawszego, ponieważ tu mamy jakąś czaszkę z czerwonymi oczami. I tutaj w paszce to jest jakaś czaszka smoka, tak jakby. Znaczy, weźmy sobie do tej paszki jego. No i słuchajcie, mamy jakiś biały tutaj ekran. Biały ekran, białe tutaj tło, także weźmy sobie w to i coś się stanie. O! Dobra, przeniosło nas. Okej, okay, no i gdzie my jesteśmy? W jakimś kolejnym, słuchajcie, na jakimś kolejnym świecie. Tu mamy jakąś kulkę? Dobra, jakaś świecąca kulka, nie wiadomo za bardzo, co to jest w sumie. Okej, okay, i coś tam, słuchajcie, mamy. Jest to naprawdę ciekawa gra, no też taka tajemnicza, bo nie wiadomo, o co chodzi. Czy w tej gierce jest jakiś, słuchajcie, ukryty przekaz, czy coś w tym stylu? Całkiem to jest możliwe. Tu mamy jakieś wejście. Jestem ciekawy, co się stanie, kiedy wejdziemy do środka. Uwaga, wejdźmy. Dobra, nic się nie stało, także tutaj akurat nie ma przejścia, ale zobaczmy, czy gdzieś tam jeszcze coś jest. Może coś tam jeszcze znajdziemy ciekawego w tej gierce. W ogóle jestem też ciekawy, co oznacza ten nasz skin, no bo jednak, słuchajcie, myślę, że ta gierka musi jakby coś oznaczać, musi mieć jakiś przekaz po prostu, bo mamy takiego ciekawego skina dosyć. Ta gierka też taka bardzo tajemnicza, także no jestem ciekawy. Tu jakieś kolumny porozwalane na dole. Ej, co? Ja jej się przestraszyłem. Patrzcie, jak to wygląda. Jakaś woda tutaj. Nie wiem czemu, ale się jej przestraszyłem. No i słuchajcie, mamy jakby cztery drogi do wyboru, co nie? No i dobra, o, tutaj coś jest. Słuchajcie, mamy jakiś napis help. Dobra, z krwi zrobiony napis help. Dobra, i tutaj jest ściana, dalej nie przejdziemy. A jestem ciekawy, co się stanie, kiedy wpadniemy do tej wody. Więc spróbujmy, pewnie zginiemy. Dobra, zginęliśmy. Wow. Wow. Mega straszny dźwięk, nie wiem, czy to słyszycie. Okej, okay. Nie wiem, czy coś się stanie. Bo na razie jest cały czas ciemny ekran. Okej, okay. Muzyka się skończyła i chyba już się nic nie stanie. Mamy po prostu ciemny ekran i jakby nic nie mogę zrobić. Także wydaje mi się, słuchajcie, to jest koniec tej gry po prostu. Jeżeli zginiemy, no to takie coś się dzieje. Kolejna gra nazywa się Tommy. Bardzo dziwnymi, słuchajcie, znakami pisana. I zobaczcie, jaki jest obrazek w tej gierce. To jest już bardzo przerażające. Tutaj też mam jakieś odwrócone znaki. Co tu jest napisane? M... Ty... Nie wiem, co tutaj jest napisane, słuchajcie. Jakimiś odwróconymi znakami. Dobra, słuchajcie, weźmy do tej gierki. Na pewno obrazek w tej grze jest bardzo przerażający. Jestem ciekawy, co jakby w tej gierce nas spotka. Ej, nie mogę ruszyć myszką, serio. Dobra, teraz mogę. Ale jak jestem w grze, to nie mogę. Cały czas słychać jakby w tle jakieś odgłosy. Takiego ciężkiego oddychania. Wow. Co jest? Dobra, to jest przerażające. Okej, okay. Mamy pierwszą osobą kamerę, ja nie mogę jakby myszką ruszać, także... Dobra, mamy jakiegoś gościa. Wygląda on dosyć przerażająco, mamy też taką twarz. I tutaj jakieś dziwne postacie. Tutaj ta rzecz to jest właśnie ten dźwięk, słuchajcie. Ten model to jest ten dźwięk. Ten dosyć głośny w sumie. Tu mamy kolejne jakieś dziwne postacie, naprawdę dosyć przerażające. Ja nie wiem, czy to są postacie z jakiejś gry, czy z jakiegoś filmu. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jeśli ktoś się zna, to napiszcie, czy te postacie to są jakieś postacie z filmu, czy to są jakieś losowe postacie. Nie wiem, ale ta na przykład jest bardzo przerażająca. Dobra, w tej grze chyba nic nie mamy w sumie takiego, bo tutaj raczej nic nie możemy zrobić. No słuchajcie, tu mam jakąś rękę, nie wiem, nie mam pojęcia. Wyjdźmy z tej gry może, bo tutaj chyba nic ciekawego nie ma. Znaczy, jest to na pewno mega ciekawe, bo takie tajemnicze, co nie? Ale w sumie to nie wiadomo, czy to ma jakiś przekaz, czy coś. Wchodzimy do kolejnej gierki, ona, słuchajcie, została stworzona pół roku temu, zaktualizowana miesiąc temu. Także jesteśmy... Wow, ej, co to jest? Dobra, jesteśmy na jakimś świecie, mamy latarkę. I słuchajcie, w tym świecie wszystko jest takie czarno-białe. Jest tak jakby taki dziwny filtr i taka, o, taki brak grawitacji, słuchajcie. Tak sobie, wiecie, poskakujemy i tak jak w kosmosie, coś takiego. Mamy też jakąś ławkę, możemy sobie usiąść, ale w sumie nie za bardzo wiem, o co chodzi. Dobra, tu mamy jakąś trampolinę, tak? To jest jakaś trampolina? Okej, okay, mamy trampolinę. Tak wygląda cały ten świat. Jest to dosyć ciekawy w sumie, nie za bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Wybiło nas teraz do góry. No i słuchajcie, spadamy. Mamy jakieś domki tam, także spróbujmy tam w sumie pójść. Nie wiem, czy coś tam ciekawego znajdziemy, no ale spróbujmy. Nie jest to jakieś bardzo straszne, na pewno jest to takie tajemnicze. Tajemnicze jest to po prostu. No bo w sumie nie wiadomo, mamy, po prostu możemy sobie skakać. Tu mamy jakieś domki, jakieś porozwalane rzeczy. Słuchajcie, jakiś czarno-biały filtr po prostu. No nie wiem, ciekawe. Ej, Jezu, jak się przestraszyłem, nie? Dobra, jakiś radio tutaj gra. 1085, to jest kod. Ej, ale się przestraszyłem tej muzyki, dobra. Ale gdzie mam wpisać ten kod jakby?
Strasznie też głośna jest ta muzyka, także ja chcę odejść stąd. No nie rozumiem za bardzo. Nie rozumiem, słuchajcie. A weźmy sobie do domku i coś w tym domku jest? Nie, chyba też nic nie ma, chociaż jest tak ciemno, że w sumie nie widzę. Dobra, o! Ej, co się mi... Kamera sama odsuwała, dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, w tej gierce raczej nic nie znajdziemy więcej, także myślę, że możemy sobie stąd wyjść. Ja się nawet chyba nie mogę ruszyć teraz z tego, co widzę. Nie wiem, co się ze mną stało, bo jest ciemno i nie widzę, ale nie mogę się nawet ruszyć. Także przejdźmy do kolejnej gierki. Ta gra nie była jakaś bardzo straszna, ale ta muzyczka po prostu mnie wystraszyła. Ta gra nazywa się The Void po prostu, także zobaczymy. Też jest oczywiście pisana bardzo dziwnymi znakami. Jeśli chcecie sobie wyszukać tego typu gierki, no to słuchajcie, wpiszcie sobie ten znak, który wam pokazywałem tam wcześniej. Coś słyszę w słuchawce jakby, ale chyba mi się wydawało, tak myślę. Dobra, jestem. Okej, dobra, na pewno jest muzyczka, słuchajcie, w tej grze dosyć przerażająca. Wszedłem do jakiegoś domu. Jest to jakieś osiedle domków tak jakby, tylko takie przerażające osiedle. Dobra, mam jakieś domki i wydaje mi się, że każdy ten domek jest taki sam, ale ja skądś kojarzę ten domek, ale nie wiem skąd. Mamy latarkę, latarkę taką elektryczną i mamy taką lampę. I każdy domek jest taki sam, z tego co mi się wydaje. Dobra, przejdźmy sobie, słuchajcie, zobaczmy co jest tam dalej na końcu tego domku. Pod shiftem mamy bieganie, także sprawdźmy sobie. Ta muzyka jest dosyć przerażająca, tu mamy jakiś większy budynek. Okej, jakiś hotel tak jakby. No ciekawe, ciekawe. Dobra, to ja tą muzykę może wyciszę, dlatego że nie wiem, czy ja jej mogę w filmie używać. Dobra. Słuchajcie, wejdę sobie, idziemy tutaj. Na razie jest ciemno, ale mamy jakąś drogę, także pójdźmy tą drogą po prostu. Zobaczmy, czy ona nas doprowadzi do jakiegoś konkretnego miejsca, czy coś. Dobra, tu mamy jakąś kolejną drogę, także skręćmy sobie tu. Okej, zaczynają nam się, słuchajcie, tutaj jakieś groby i tak dalej. Także tu mamy jakiś cmentarz. Zobaczmy sobie, czy coś jest konkretnego na jakimś grobie, czy raczej nie. Widzę, że nic takiego nie ma. Także wróćmy sobie na tą główną drogę. Ta mapka jest w ogóle duża, tak mi się wydaje, ale słuchajcie, jest tak ciemno, że po prostu nie jestem w stanie jej całej jakby sprawdzić. Co nie? Także sprawdźmy sobie na razie po prostu to miejsce, gdzie nas prowadzi tutaj droga. Na razie jesteśmy, idziemy przez jakiś las w sumie. Nie za bardzo wiem nawet gdzie. Tu jest jakaś ściana obok. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi. Tu jest jakaś kolejna droga. Ej! Tam coś było w lesie. Albo to liście były. Dobra, przestraszyłem się. Serio, teraz się przestraszyłem. Kolejny budynek taki sam w sumie. O, tutaj coś jest. Dobra, jakieś kolumny z zegarami. Co jest? Dobra, ciekawe. Bardzo dużo zegarów. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. Pewnie też ta gierka ma jakiś przekaz po prostu głębszy, tylko że ja nie wiem, bo ten przekaz pewnie trzeba jakoś odkryć, a to na pewno nie jest takie proste. Pewnie są jakieś tutaj sekrety zrobione w tej gierce. No ciekawa gierka w sumie, jeśli ktoś, słuchajcie, się interesuje takimi rzeczami, wiecie, ciekawią go takie rzeczy, no to w sumie możecie sobie wchodzić do takich gierek i odkrywać jakieś tajemnice tych gierek, bo jestem pewien, że ta gra ma jakąś tajemnicę po prostu, no i tyle. Dobra, także słuchajcie, ta gierka też dosyć podejrzana i w sumie to chyba jedna z najbardziej przerażających, tak mi się wydaje do tej pory, mimo tego, że nie była jakoś mega straszna. Jesteśmy na kolejnej gierce i słuchajcie, ta gierka została stworzona rok temu, bo bardzo przerażającą ikonkę. Dobra, podgłośmy sobie troszkę. Okej. Bardzo dziwny dźwięk, taka muzyczka wręcz, no taka nieprzyjemna bym powiedział. Jesteśmy na jakimś czerwonym polu, na czerwonym świecie i tu jest jakiś czerwony gość. Nie wiem, podejdźmy sobie. Wow! Co jest? Co się dzieje? Oh my god, przeniosło nas w inne miejsce. Jesteśmy na jakimś, nie wiadomo czym w ogóle, na jakichś skałach. Tu mamy jakiegoś gościa z kosą. I w sumie nawet nie wiem co to jest, jakieś wyspy, coś tego typu. Przejdźmy sobie tutaj. Okej. Co to jest? Dobra, ciekawe, bardzo denerwująca ta muzyczka, muszę ją wyciszyć, bo wręcz jest taka przeszkadzająca bym powiedział. Tak jakby takie losowe dźwięki, ale w tym domu, takim przerażającym, słuchajcie, jest coś... Wow, tepło mnie znowu. W tym domu jest coś takiego przerażającego, patrzcie. Tu są jakieś zombiaki, wow. No ciekawe to jest w sumie. Nie wiem za bardzo, co ma oznaczać ta gierka, czy ma ona jakiś przekaz. Tutaj też jest jakiś gość. Dobra. Nie rozumiem za bardzo. Okej, myślę, że ta gierka akurat chyba nie ma żadnego jakiegoś sensu takiego, ona jest po prostu tak sobie zrobiona dla jajec. No słuchajcie, ciekawa gierka, ale za bardzo nic tutaj w niej w sumie nie ma takiego wielkiego. Okej. Dobra, mamy słuchajcie jakiś taki dziwny dosyć dźwięk, taki, no może nie jakiś mega dziwny, takiego deszczu po prostu. I mamy słuchajcie dźwięki przejeżdżających samochodów. Co to jest za domek? Wy to widzicie? Mega krzywy i dziwny dom. I mamy dźwięki przejeżdżających samochodów, tylko że tutaj nie przejeżdżają żadne samochody, także no jest to ciekawe. Okej, i słuchajcie, w tym domu w ogóle,
Okej, tam jest jakiś gość jeszcze u góry. Dobra, zobaczmy sobie. W tym domu, słuchajcie, cały czas miga to światło, co nie? Tak w kółko. Tu mamy jakąś karteczkę napisaną. Ej, dobra, tutaj mamy lustro i tutaj jest napisane, żebym napisał Bloody Woman Mary. Także jeśli to napiszę, to jestem ciekawy, co się stanie. Może być to coś przerażającego, także sprawdźmy to, ale to za chwilę. Na razie sprawdźmy ten dom. Tu leżą jakieś osoby w ogóle. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi z tą gierką w sumie też. Dobra, przecież tam jakieś samochody, tam są jakieś rzeczy, ale ja tam nie będę szedł, bo to jest bardzo, bardzo daleko. W ogóle, słuchajcie, tutaj jakieś oczy są, o! Tu jest twarz kobiety po prostu. Nie, bo to jest twarz kobiety. Dobra, słuchajcie, wpiszmy sobie w lustrze właśnie tą rzecz na krzacie. Zobaczymy, co się stanie. Ja uciszę sobie troszkę dźwięk, żeby jakoś mi nie wywaliło bardzo dźwięku, bo pewnie coś się mega strasznego stanie. Więc napiszmy to na krzacie. Bloody Woman Mary. Okej, okay, wpisałem. Jezus, dobra. Co się tu wydarzyło? Jaki dźwięk w ogóle? Dobra, przestraszyłem się, serio. Serio się przestraszyłem. I zostałem w ogóle wyrzucony z tej gry. Także wyrzucili mnie. Dobra, i w sumie to tyle, więc zostałem wyrzucony z gierki, przeniosłem mnie w jakieś miejsce, gdzie po prostu od razu zabiła mnie jakaś kobieta. Jestem ciekawy w sumie, dosyć ciekawa gierka. Jeśli chcecie sobie, słuchajcie, też zagrać w takie gierki, no to wpiszcie sobie po prostu ten znak, który wam wcześniej pokazywałem. No i w ten sposób będziecie sobie po prostu mogli zobaczyć na te gierki. Są one dosyć przerażające, więc jeśli ktoś się boi, to nie polecam. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Filmy na tego kanale są codziennie, no i naprawdę bardzo warto subskrybować, więc dziękuję za oglądanie i do jutra. Siemaneczko.